To będzie prawdziwy odlot. W kwietniu rozpocznie się lotnicza era grzewcza dla Torunia. Francuski koncern EDF jest już na finiszu inwestycji, która pochłonęła 550 milionów złotych. Ciepło i ciepła woda oraz energia elektryczna będzie płynąć z dwóch turbin gazowych, które zastosowanie znalazły m.in. w samolotach odrzutowych. Turbiny, które mamy tu zainstalowane, są tak zwanymi turbinami lotniczo-pochodnymi. Mówiąc tak obrazowo, są to typowe silniki, które latają w wielu samolotach, którymi poruszamy się w trakcie nawet podróży wakacyjnych. Zaadaptowane oczywiście do celów lotniczych. I na bazie pracy tej turbiny wytwarzamy w generatorze energię elektryczną, a z drugiej strony strumień spalin, który z tej maszyny się wydobywa, służy do podgrzewania wody ciepłowniczej. I to jest właśnie źródło i serce kogeneracji. Technologia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o gaz jest technologią czystą. Przysłażamy się tutaj mocno ekologii, ograniczając emisję siarki, emisję tlenku węgla, które są typowe dla spalania węgla. Jako dodatkowe źródło rezerwowo-szczytowe na sezon szczególnie niskich temperatur, mamy zainstalowane dwupaliwowe kotły gazowo-olejowe, które dodatkowo jeszcze mogą wesprzeć i zapewnić to, że miasto będzie dogrzane we właściwy sposób, tak żeby mieszkańcy mieli pełen komfort. Mamy również jeszcze dodatkowo dwa tak zwane puste miejsca. Pod przyszłą rozbudowę i w momencie, kiedy rozwój sieci będzie tak dynamiczny na mieście, że będziemy widzieli potrzebę zainstalowania dodatkowych urządzeń, to mamy jeszcze możliwości techniczne, żeby to zrobić. Są tutaj najwyższe standardy bezpieczeństwa zachowane ze skomplikowanymi układami automatyki, które również czuwają na bieżąco nad bezpieczeństwem zarówno parametrów eksploatacji, jak i bezpieczeństwem całego zakładu, służąc temu, żeby zakład był w 100% sprawny, bezpieczny i przyjazny również i pracownikom i obsłudze. Sama budowa i uruchomienie tych turbin to był bardzo skomplikowany proces? Tak, było to przedsięwzięcie bardzo skomplikowane, począwszy od skoordynowania trzech głównych wykonawców, dostawców technologii i urządzeń na plac, poprzez to, że cały zakład jest w bardzo zwartej zabudowie, na bardzo relatywnie niskiej, małym terenie. Teren jest skondensowany, to też wymagało przedsięwzięć organizacyjnych, żeby ta praca płynnie w tym okresie półtorej roku budowy postępowała. Natomiast procesy rozruchowe to już jest jak gdyby kolejny etap budowy i w tych procesach już tutaj po kolei działamy na każdym z systemów technologicznych, doprowadzając do napełnienia, do prób funkcjonalnych, do kontroli ciśnień, pierwszych parametrów pracy, uruchomień urządzeń, a następnie również do regulowań i wszelkiego typu tych spraw, które następnie doprowadzą po zakończeniu rozruchu do tego, że obiekt będzie w pełni sprawny technologicznie i optymalnie zestrojony. Bardzo duża zawodowa frajda i naprawdę mam tutaj bardzo dużą satysfakcję, że to, co do tej pory tutaj było wykonane, właśnie w tej chwili wygląda tak, jak wygląda i sprawnie idzie do przodu również pod kątem funkcjonalności. Tym samym kończy się niespełna 2,5-letni czas budowy. Obecnie obiekt jest już w fazie rozruchu. Oficjalne otwarcie do użytku zaplanowano w kwietniu, informuje prezes EDF Toruń. 16 grudnia 2016 roku rozpoczęliśmy już rozruch oficjalnie, ponieważ pierwszą z dwóch turbin gazowych zaczęliśmy już synchronizować z systemem elektroenergetycznym. W tym też czasie rozpoczęliśmy już rozruch dwóch kotłów szczytowych, które będą już wsparciem dla obecnego systemu ciepłowniczego. Kogeneracja to jest technologia, która jest marzeniem wielu energetyków, ponieważ z jednego źródła paliwa produkujemy dwa produkty, ciepło i energię elektryczną. W ten sposób zaoszczędzamy około 30-40% kosztów tego paliwa. Jest to naprawdę już taki przyszłościowy system ciepłowniczy, efektywny, który tak naprawdę spełnia wszystkie wymogi zarówno Unii Europejskiej, jak i też, myślę, nas tutaj, ciepłowników toruńskich, energetyków toruńskich i mieszkańców Torunia. Ta nowa elektrociepłownia gazowa już dzisiaj będzie spełniała wszystkie wymogi dyrektyw europejskich, ale jednocześnie już tych nowych, które są planowane, czyli tak zwanych BREF-BAT-ów, ponieważ te wymogi środowiskowe będą za chwilę największym wyzwaniem dla naszej energetyki w Polsce, a my jesteśmy już na to przygotowani. Elektrociepłownia będzie produkować ciepło dla Torunia i energię elektryczną dla regionu. Obiekt powstał m.in. w związku z tegorocznymi nowymi i bardziej wymagającymi normami ochrony środowiska. Inwestycja kosztowała koncern około 550 milionów złotych.